Cześć, siemano, piąteczka, witajcie, z tej strony Mafiasolec, a ja witam was w to już drugim odcinku z Farming Simulator 2017 na moim kanale. I dziś zaczynamy sobie nową serię z nowoczesnych maszyn. Dzisiaj porozmawiam właśnie o dwóch seriach, o tym jak będzie wyglądało to na moim kanale, jak będzie to wyglądało też u chłopaków. Oczywiście dwie kamerki, druga, jak sami teraz widzicie, jest troszkę z innej perspektywy. Mam nadzieję, że ta perspektywa bardziej wam się spodoba, ale to zależy tylko od was, czy lepiej, żeby była z góry, czy też z boku. No a co, dzisiaj takie małe oprowadzenie, jak się uda to chwilka żniw. W tym czasie akurat sobie troszeczkę porozmawiamy, czemu taka nagła przerwa na kanale była. I co tutaj nowego się będzie pojawiać. Jak sami tutaj widzicie i powiedziałem na początku, będzie to seria z nowoczesnych maszyn, z dużych maszyn, z racji tego, że niech będzie jedna seria z chłopakami, o której zaraz powiem, z małych maszynek na początku, to chciałem od razu tutaj sobie przetestować, jak działają właśnie te duże maszynki, żeby nie czekać. No to jak widzicie, dodałem sobie kasy, urozmaiciłem troszeczkę w budynki nasze gospodarstwo, myślę, że wam się spodoba. No i lecimy, także będą tu wykonywane wszystkie prace, jakie mi się tylko uda. Na pewno będę chciał przetestować buraki, ziemniaki, soje, no wszystko, co jest teraz możliwe w Farming Simulator 2017. Także tak, zaczynamy sobie od ton, może troszeczkę się zniżymy do równego poziomu, tak jak normalnie ludzi nam powinien być. I tak, mamy case'a CVX-a 200 koni, troszeczkę szczipowany, że tak powiem, i na szerokich oponkach, co mi się bardzo właśnie podoba, że można modyfikować sobie jak i przyczepy, tak i różne tam wszelakie ciągniki, maszyny, nie tylko po konie mechaniczne, ale obciążniki oraz i szerokości opon, można też i wąskie, dlatego też mamy tutaj warsztat, jak się widzicie, za przyczepkami schował. Dwie przyczepki agrolinera. Jedną właśnie chciałem taką tandemkę, drugą, żeby z tyłu normalną dwuosiówkę. Tutaj w warsztacie, o którym wspominałem, mamy MFA 250 kuca, z tego co się nie mylę, wraz z Valtrą, czyli te dwa ciągniki mają praktycznie po tyle samo koni, na szerokim ogumieniu. Jak widzicie, tutaj chyba jest Weinderstata. Tak, dokładnie, jakaś talerzóweczko agregatówka, że tak powiem. No i Walterka będzie sobie śmigała właśnie z takim ino naczepą figielka, która pomoże na pewno nam w odbieraniu buraków czy też innych upraw, nawet i zboża. I tutaj czekajcie, bo się przykręciłem, tutaj jesteśmy. Jedna z najbardziej rzeczy, z dwóch rzeczy, która mi się spodobała, czyli Deutsch i właśnie pług, dlatego też pomyślałem sobie, że połączę to w jeden zestaw. Mamy pług Lemkena 9-skibowy, obracany, jak to mówią, rybia łuska. Do tego też właśnie tego Deutscha, którego też Seed robił do 15, naprawdę świetnie on wygląda w oryginalnej maszynie. Tam jakiś nasz Ford. No i przejdźmy sobie do końcówki gospodarstwa. Na pewno jeszcze wszystkich maszynek tak nie mam. Tam jak widzicie, jest do pakowania w skrzynki Grimka, Grimmer, że tak powiem. Tutaj właśnie mamy Challengera, chciałem właśnie Challengera, nie wiem z czym jeszcze będzie chodził, na razie jest z beczką przyczepiony, na pewno pokupuję jakieś większe maszynki. No i tam pod wiatką mamy kilka takich maszynek typu właśnie siewnik, rozrzutnik obornika Joskinka, prasę też jeszcze wszystkiego nie pozwoziłem, ponieważ nie wiem czemu, ale nie mogę restartować maszyn na gospodarstwie, nie wiem, muszę to jeszcze bardziej rozpracować. Siewka również i opryskiwacz Amazonki. Ale co, bez zbędnego gadania, my sobie polecimy teraz, bo ja już jestem, stoję na polu case'em naszym. Oczywiście tutaj zakupiłem sobie case'a, pokupowałem MF-y, bądźmy szczerzy, pokupowałem MF-y, a jakoś mi się nie podobał, strasznie wąskie koła, tu duży tył, headery też naprawdę spore, bo chyba 12 metrów i 9, to jest naprawdę, naprawdę sporo, dlatego też sobie odpuściłem, ten case mi się strasznie spodobał. Jedno co mnie jak na razie boli, to to, że nie ma zaczepu w nim, nie można przyjechać wózkiem, dlatego też mamy tu i naszego New Hollanda z turem na wąskich oponach, który będzie idealnie nadawał się do oprysków i nawozów. Mamy też doczepionego oczywiście do niego tura, można go odczepiać w warsztacie, znaczy chodzi o tą przystawkę. Także wybrałem sobie jak na razie case'a, może po jakimś czasie sobie to wszystko zmienimy, także żeby nie było tracenia czasu, odpalamy sobie, że jak widzicie, ustawiłem wszystko na kierownicę. Jeszcze potrzebuję jednego ustawienia, może ktoś później z was. Widziałem u kogoś na live'ie taki bajer,
że gdy on skręcał w lewo, poczekajcie, tu najpierw sobie już motowidła ustawię. O, gdy on skręcał w lewo, czy też w prawo kamerką w środku maszyny, to wiecie, tak jakby człowiek, nie to, że mamy głowę nabitą na pala i się obracamy do 360 stopni, tylko normalnie, wiecie, w lewo, w prawo, tak całym tułowiem, że tak bym powiedział. Dlaczego jak ktoś to rozwiąże, to niech mi to napisze w komentarzach, z miłą chęcią ustawię sobie to, ponieważ bardzo realistycznie to wyglądało. A dzisiaj oczywiście rzepaczek, bo nie powiedziałem, zaczynamy od rzepaku, chcę wszystkie uprawy. Miedź na pewno też będzie, słoma na sieczkę, słoma, o Jezu, zboże na sieczkę, zboże na słomę. Czekajcie, musimy rozłożyć sobie kombajnik, dlatego też muszę sprawdzić, bo już nie pamiętam jak to było, przycisk number 5. Jest okej, okay. Do tego od razu, jak sami widzicie, mam koguty. O, wyłączymy sobie koguciki, to możemy wszystko powyłączać. Włączamy nasz kombajn, case'a i śmigamy sobie. Zobaczymy, czy zaraz nam się dołoży. O, jak sami usłyszeliście, czekajcie, ja jeszcze nawet dam głośność wam na 30. Myślę, że teraz naprawdę będzie mega, mega słychać. Czekajcie, jeszcze jedna mała popraweczka. Musimy motowidła do góry. I okej, możemy sobie cisnąć rzepakiem pierwsze żniwa Farming Simulator 2017. Jak ja na to długo czekałem. Animacje, wow. Naprawdę fajne, gęste animacje. Zobaczcie, jak tutaj na ślimaku od kombajnu pozostaje rzepak. Świetnie to wygląda, naprawdę. Jestem mega, mega zaskoczony. Na pewno to wszystko będzie wychodziło w praniu. Co ta gra jeszcze nowego posiada, jakieś nowe różne duperele. To wszystko naprawdę dowiemy się już niebawem. I teraz tak, pokrótce o tej serii. Mówię, tutaj nie będę patrzył na kasę, nie będę patrzył na to, co zarabia. Będę chciał po prostu przetestować na tej serii tego farminga. Będę chciał posprawdzać wszelakie nowe maszyny. Też widziałem jakieś obredlarki, w ogóle sztos. Także maszyn mamy teraz 250. Także farming nas naprawdę mega, mega fajnie zaskoczył. I ta seria będzie od tego, aby to wszystko sobie przetestować. Będę bardzo często w nią grał. Nie chcę dużo serii z farminga, tak jak właśnie rozmawiałem z chłopakami. Nie potrzeba dużo serii z farminga 17. Będę chciał tylko dwie serie, jak na razie. Z racji tego, że chcę, aby były one prawie codziennie. Znaczy, no tak na przemian, raz jedna, raz druga seria. Zaraz powiem wam, jeśli chodzi o tą drugą serię. I teraz tak, w tej serii, no mówię, będziemy testować. I nie będziemy zwracać uwagi na kasę. Będę jeszcze jakieś tam wasze podpowiedzi i czekam na wasze właśnie komentarze, co chcecie zobaczyć właśnie w tej serii. A jeśli chodzi o drugą serię na moim kanale, będzie to seria z chłopakami. A, przepraszam, jeszcze mała taka dopowiedź. Tutaj na tą serię będę właśnie zapraszał chłopaków z teamu, tak jak i z Game Unity, żeby z kimś, z każdym sobie tam zagrać na odcineczku. No bo wiecie, tutaj nie mamy modów, także na spokojnie od czasu do czasu będę mógł sobie zaprosić właśnie kogoś do pomocy na odcinki. Na pewno jakaś kiszoneczka, czy też jakieś prace polowe. Bardzo, bardzo mi się przydadzą chłopacy. Dlatego też mam nadzieję, że będę mógł na nich liczyć. I taka właśnie seria wam się spodoba. Może zobaczę, jeżeli wszystko będzie fajnie, poleciałaby z widzami, choć nie chcę tego wprowadzać, ponieważ zagram z jednym, z drugim, później następni będą pisali, ja też chcę, ja nie uda mi się, ponieważ nie wiadomo jak to zawsze z czasem. Też tu chodzi o to, żeby ktoś był ogarnięty, tak? Nie chcę nagrywać teraz 30-40 minut i coś ma mi nie wypalić i mam tego odcinka nie wrzucać. Dlatego też nie chcę takich sytuacji. Jak sami widzicie, nie ma dużo gier z widzami na kanale, ponieważ no wiem, co mogę spodziewać się od chłopaków i jestem ich pewny na odcinku. A tutaj no wziąć kogoś poza wiecie, tak ekipy czy teamu, no to już tak będzie troszeczkę ciężko. No ale zobaczymy, jak to wszystko wejdzie w prawie. Dlatego też nie obiecuję, ale mówię, że może będzie taka możliwość. Choć nie wiem, jak to tam nam wyjdzie. Dobra, tutaj jak widzicie, bardzo fajnie nam wszystko jak na razie wychodzi. No i teraz powracając do drugiej serii, będzie to seria z Adasiem i z Brączkiem. Dzisiaj mamy jeszcze poniedziałek, jest przed premierą, jutro już rusza premiera farminga. Także chłopaki będą mieli, na pewno będą chcieli nagrać sobie jakieś oprowadzenie, ale i też od razu lecimy z naszą serią. Coś ala od Bizona do Leksiona, a od Biedaka do Kozaka. W sensie lecimy od razu z tych maszynek, które mamy na samym początku do wyboru. 25 tysięcy na koncie i teraz będziemy wypełniać sobie wszelakie misje. Będziemy, no, grali realnie, tak? Nie będziemy dodawali sobie żadnych pieniążków tam poza, wiecie, poza anteną, że tak powiem. I właśnie na tym będzie ta seria polegała. Ja prawdopodobnie tą serię zacznę, później, nie wiem, Brączek i Adaś.
I wiecie, będziemy wymieniać się po prostu save'ami i będziemy to kontynuować na trzech kanałach, czyli u każdego coś będzie się działo, te pieniążki będą rosły, mam nadzieję, że w miarę szybko, dlatego też ta seria, mam nadzieję, że wam się spodoba, taki jest właśnie od nas pomysł i mam nadzieję, że wy tylko będziecie pomagali nam tą serię zmodyfikować i ulepszyć. I właśnie na tych dwóch seriach mam nadzieję, że będzie opierał się jak na razie kanał. No i oczywiście serie wszystkie z 15 praktycznie pozostają. Może jedynie jeszcze przesuniemy się z Brączkiem na zawód drywala tutaj, ponieważ no 17 już nie ma jakichś ciekawych modów. Ten las nie jest aż tak bardzo zoptymalizowany. Jak widzicie, buguje się. No buguje się, trochę śmiechu jest. Podobał mi się właśnie taki odcinek, jak wtedy był. Jak ktoś nie widział, to zapraszam. No i właśnie teraz zobaczymy, czy się przeniesiemy, czy też nie. Wiadomo, pogralibyśmy tam kilkanaście odcinków na oryginalnych. Jeśli nie, no to wtedy powrócimy do 15 i polecimy na modach. Chyba że dość szybko będą modyfikacje wychodziły do 17. No i co, jeśli do tej naszej serii, to jeszcze coś tam postaram się wymyśleć takiego ciekawego, co przyciągnie oko. Coś tak jak na serii od Bizona do Leksiona, może jakieś tablice wymyślę, coś w tym stylu, jeszcze nie wiem. Zależy, jak to wszystko mi tam wyjdzie z tą serią, no, ale mam nadzieję, że premiera już tej serii ukaże się najpóźniej w środę. Będę chciał jeszcze z chłopakami, nie no, we wtorek to dopiero będą mieli, nagramy, no to środa najpóźniej czwartek, przepraszam, bo troszeczkę dni mi się pomyliły. I teraz właśnie czekam na wasze propozycje. Co jeszcze tak od samego początku można by było wprowadzić, dlatego też dzisiaj nagrywam ten odcinek. Jest to taki odcinek, można powiedzieć, że na szybko, ponieważ pierwszy raz zdarzyło mi się coś takiego, że miałem odcinek nagrany. Ten odcinek był nagrany w piątek, nie zdążyłem go wydać, zaraz wam powiem dlaczego. I tam pogadałem sobie, ale jakoś nie byłem zadowolony z tego odcinka, naprawdę. Wrzuciłem jak nigdy 3,5 giga, bo chciałem z zajebistą jakością ten odcinek, co mnie bardzo boli. Ale naprawdę nie byłem później na YouTubie zadowolony z tego odcinka, jak sobie posłuchałem, o czym my gadaliśmy, był ze mną w tle Adaś. Nic konkretnego wam nie przekazałem tutaj, już po tych 12 minutach mam praktycznie o wiele lepiej wszystko powiedziane niż wtedy po tam 18. I mówię, ten odcinek naprawdę był mega niedopracowany, dlatego też sobie go odpuściłem. Dzisiaj, jak widzicie na kanale, od Bizona do Leksiona, które było nagrane w poprzednim tygodniu, bodajże w środę nawet, i jeszcze go nie wstawiłem z racji tego, że w weekend byłem w górach. Był to taki spontaniczny wyjazd, że dajcie spokój, z godziny na godzinę po prostu pojechaliśmy. Ja jeszcze przyjechałem do domu, nagrałem odcinek 17 właśnie w tą godzinkę. Zdążyłem go no tam półtorej godzinki, dobrze, już nie oszukujmy się. Zdążyłem go zrenderować i od razu kaman, pakujemy się i wyjeżdżamy do Zakopanego. Taki wiecie, no można powiedzieć spontaniczny wyjazd. Cieszyłem się, ponieważ miałem nagrane właśnie to od Bizona do Leksiona, gdzie sobie zgrałem i dopiero tam w Zakopanem to wrzuciłem. Miał być ten odcinek na piątek, ponieważ my wyjechaliśmy w czwartek w nocy, w piątek rano byliśmy tam, dlatego chciałem już na piątek to od Bizona do Leksiona. W sobotę miał polecieć właśnie odcinek z vlog, przepraszam, miał polecieć w sobotę vlog z agregatowania, który też dzisiaj na kanale, i jeśli ktoś chce, to zapraszam na kanał Mafia Solid Team. Może link będziecie mieli w opisie, a jak nie, to macie go na kanale w polecanych. Tam dzisiaj vlog poleciał właśnie z agregatowania, z przygotowania do siewu. I w niedzielę miał polecieć właśnie ten odcinek 17, ale podczas drogi nie wiem, co się stało, lapek laptop uległ uszkodzeniu, że tak powiem. Znaczy nie popsuło się dużo, ponieważ popsuło się tylko sterowanie, wiecie, to dotykowe, jakby to powiedzieć, myszką. Niestety nie mieliśmy ze sobą zapasowej myszki, a nie chciało mi się już teraz po Zakopanym biegać specjalnie i szukać jakiegoś sklepu, żeby kupić jakąś myszkę. Dlatego też już mówię, odpuściłem sobie, trudno, akurat mówię, te dwa dni tak mi troszeczkę pomogły, bo znowu sobie odpocząłem, wiem, tych przerw jest ostatnio dużo, za co ja przepraszam, tam czytałem komentarze. Ja z chęcią bym was poinformował o tym wcześniej, ale mówię, no ten wyjazd to był naprawdę taki spontan, jedziemy, okej, dwie godziny i wyjeżdżamy. Także przepraszam was z góry, o takich większych przerwach na kanale zawsze was informuję. Ten dzisiejszy odcinek, jak tam ktoś z Bizona do Leksiona oglądał, to naprawdę gadaliśmy jeszcze o tym, jak ja nie miałem jeszcze 17, nie wiedziałem, kiedy ją będę miał. Dlatego też tam takie bzdety były, ale coś tam pogadaliśmy sobie, nawet to tak źle i tragicznie nie wyszło. Więc mam nadzieję, że jako tako przypadnie wam do gustu. No i tą serię od Bizona do Leksiona będę
będę chciał przenosić, ale dopiero po kolejnym sezonie, jak troszeczkę Arek już sobie tu ogarnie rzeczy, żeby wszystko było dobrze. Chyba nie miałem, wiecie co, pryskanego tego rzepaku. Ja sobie poza odcinkiem już tam ogarnę te wszystkie pola, już dzisiaj nie chciałem się bawić. Teraz miałem tylko chęć właśnie jak najszybciej wejść do gry. Tak mnie ciągło, że naprawdę, mimo że tam chodziliśmy sobie po górach, pozwiedzałem i na więcej na ten temat poopowiadam sobie w jakiejś innej serii, bo tutaj mamy 17, o czym jest rozmawiać, ale jak ktoś tam będzie sobie chciał, to właśnie, nie wiem, od Disneylandu Exceluna sobie porozmawiamy lub tam, nie wiem, na serii polskiej i zobaczymy, jak to właśnie wyjdzie. I tak mnie ciągło do tej 17, bo wiedziałem, że jest na komputerze, a mnie niestety nie ma i nie mogę sobie pograć. No ale kurczę, fajnie jakby mi się udało dzisiaj jeszcze intro zrobić. Jeżeli się wszystko uda, to dzisiaj będziecie mieli intro do tego filmiku, ale chyba nie będę ryzykował i na spokojnie sobie to intro zrobię i będziecie mieli to już na czwartek do farminga. Także jeżeli w czwartek poleci ta seria nasza z chłopakami, z Brączusiem, to a może jutro sobie nawet nagram, co będę siedział, co będę się nudził. Może nagram 17, chyba że akurat chłopaki będą dzisiaj, to ponagrywam jakieś, nie wiem, 15 jeszcze nasze te serie wszystkie. I wtedy sobie tam poogarniamy i na jutro wpadną jakieś dwa farmingi, może nie wiem, mam sporo tych gier takich, wiecie, poza farmingowych, poza symulatorowych, które chce mi się nagrywać, dlatego też muszę jakoś trącić na kanał. Ostatnio, jak widzieliście, na kanał wpadły 3 odcinki. Wpadła FIFA od początku, dlatego też wiedziałem, żeby nie wrzucać je tam w południe, wolałem, żeby od rana właśnie wpadały takie odcinki, które są mniej oglądalne na tym kanale. Fajnie jakbyś tam ktoś czasami spojrzał właśnie od czasu do czasu sobie, czy akurat jakiegoś odcinka z rana nie było. Ja postaram się informować o tym, że jeżeli będą miały być 3 odcinki. I jako tako ta FIFA nawet podobnie wyświetleniami jest i łapkami, choć naprawdę no o wiele lepszy mecz był niż zawsze. No ale mówię, jednak jest taki trochę ubytek, jak są 3 odcinki, no i nie wiem, bo dużo ludzi wtedy przeoczy taki odcinek, nie ma czasu. Dlatego też czekam na wasze propozycje, czy jest sens, ja mam aż tak, wiecie, przeciążać się, no bo to niestety wymaga ode mnie no nagrywania około, nie wiem, 7-8 godzin dziennie, z racji tego, że wiecie, jeszcze trzeba iść do chłopaków i wszystko, to jest około 5-6 odcinków dziennie nawet do nagrania. Bo co z tego, że ja nagram sobie 3, jak jeszcze trzeba iść właśnie nagrać coś do chłopaków. I wiecie jak to wszystko później wychodzi. Właśnie chciałem spojrzeć, jak te animacje nam tutaj fajnie wyglądają. I mówię, no to jest troszeczkę później człowiek wany nagle traci, bo są te 3 odcinki, lepiej chyba może, żeby zawsze były lepiej te 2 takie pewniejsze niż 3, ale zobaczymy, jeżeli nie będę miał gdzie wtrącać tych gier pobocznych, no to niestety, ale tak będzie się to pojawiało, no bo je, jak sami wiecie, szybko się dosyć nagrywa. W Requesta, FIFA, Rocketa, to są takie gry, gdzie wchodzisz, nagrywasz, renderujesz, dziękuję i wrzucasz, a Farming, czy tam niektóre inne gry, trzeba się niestety, ale troszeczkę namęczyć. O, wyłączamy sobie pięknie. Ściągnąć możemy nasze motowidełka. Słoma jest... Aha, to o, patrzcie. Czekajcie, bo ja teraz bym chciał... Otwórz WUE! Ua, 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 ua. Wystaw WUE! Przycisk numer 17, nie wiem czemu ja tutaj to wtrybiłem. Ale okej. Nie jestem na siebie zły. Dobra, możemy sobie przeskoczyć teraz. No to lecimy do naszego Kejsiora, ponieważ za dużo tego rzepaku nie mamy. I powiem wam, jechałem właśnie z nim fajnie ze sklepu. Tak zajebiście się nim jedzie, gdy już zamyka licznik. Wiecie, tak fajnie naprawdę dźwięki są teraz naprawdę mega zoptymalizowane do tej gry. Naprawdę gra jest mega zoptymalizowana, bo ktoś się mnie pytał, jak to oceniam. Powiem wam, że moim zdaniem odczuwalne bardziej jest optymalizacja w 17 niż w 15. I ta gra na oryginalnych modach na full grafice jest naprawdę świetna. Dlatego też ludzie tam widziałem, jejku, nie pójdzie mi 17 na komputerze. Nie macie czym się przejmować, moim zdaniem warto. No najwyżej poczekajcie sobie, nie chcecie kupować, niby jesteście pewni, poczekajcie na jakieś demo, czy może tam jakąś wersję z internetu, sprawdźcie, czy wam pójdzie i wtedy, tak? Ale moim zdaniem raczej do każdego komputera teraz jest szansa dopasowania sobie. No czekajcie.
nic nie jedzie, możemy sobie wjeżdżać. Do każdego komputera z komputera jest teraz możliwość w każdej grafice, czyli wysokiej, średniej i słabej, dopasowania i jeszcze pod swoje ustawienia jakieś wygładzanie tam krawędzi i inne duperele. Dlatego też myślę, że spokojnie każdemu pójdzie, nawet i na tym low, na tych ustawieniach love, chciałem powiedzieć, miłość. Tak patrzę na tą kamerkę i nawet w miarkę wygląda to ustawienie. Nie wiem jak to z przyciskami, jak to będziecie wszystko widzieli, dlatego też czekam na wasze propozycje. Odcinek 22 minutki będzie, także okej. Moim zdaniem może być w sam raz. No i jeżeli mówię, jutro nie uda mi się nagrać, to możecie spodziewać się kolejnego odcinka właśnie z tej oto serii. Polecimy sobie może w pole coś porobić, czy gdzieś tam z gnojowicą, czy coś. O ja. Czekajcie, ja to sobie wolę na myszce zrobić. Bardzo ładna animacja wysypywania. Troszeczkę szkoda, że ten rzepak jest tak duży. Tutaj ta teksturka powinna być wąższa, ale tak naprawdę fajnie to wygląda. Czekajcie, lepiej te animacje wyglądają niż wtedy? Chyba tak, bo tutaj nie przenika teraz przez przyczepę. Okej, no troszeczkę mało nam tego wyszło, no ale co poradzić mogę na to. I co kochani, ja wam dziękuję dzisiaj serdecznie za uwagę. Myślę, że ten odcinek był troszeczkę ale informacyjny i wam się spodoba. I co, my już jutro słyszymy się w kolejnych odcinkach. Także co, dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcineczka. Na razie, piąteczka, trzymajcie się, cześć!